Hej, cześć, witam was gorąco kochani w polskich realiach na Ursusowie V3. Jak zawsze standardowo Johnny Bambino i Lufty lecimy z dalszym tutaj ciągiem naszego zamieszania. No i właśnie, dalej tu musimy dokończyć żniwa, bo no jak widzicie, no pogoda nas rozpieszcza. Nie rozpieszcza. No, musimy dokończyć, ja to jadę wysypać. Kurna, znowu muszę wjeżdżać tam tyłem. Mhm. Jest. Ale potem się dokupi przyczepę taką większą, dwuosiową. Jedną osiową by się przydało. Jedna, bo dwuosiowa. Jedna osiowa by, wiesz, lepiej no, tylko taka przeładowcza, no nie? Żeby tylko do zboża, do zwożenia z pola zboża na przykład. Albo taka na tandemie, no. Albo. Ach, te można, drogi wyboiste. Te zakręty. Albo tam to ci, co ci wysłałem na Hofbaden. No, tą wielką fortunę. O. Wiesz. Patrzałeś? Nie patrzałem, ale no wiem, o którą dzisiaj, bo widziałem ją. Jak co tam chami wysyłałeś, wiesz? 65 ton na nią wchodzi. A widzisz. A i pod górkę na Hofbaden 30, no to tak. Ciężko ma. No. Tak, półtorej na godzinę. Ale idzie. Ja tu czekam, aż kierownica mi przyjdzie i wtedy ja będę ciupać. No. Pytam za... Oho. Ktoś przyjechał. Nie. Co? Kosiarka odpaliła. Właśnie słyszę. Aha, szykuj się, że niedługo Johnny idzie. Hajs z YouTube'a przyszedł to i przyszła kosiarka. Jeszcze hajs z YouTube'a nie przyszedł i dopiero nie wiem pod koniec miesiąca chyba przyjść z tego co. Wyczytałem tam z tych wpisów i w ogóle. Kuźwa, przypieprzyłem w ten. W tej 10-14 koła się już nie ruszają. Chyba. Nie wiem, czy 10-14? Nie, 10-14 nic nie było po tym. Ale też nie wiem zresztą. 16 tak było. 40. No właśnie. Ostatnio kumple tam z tego, z roboty śmiali się ze mnie, że oglądali ten odcinek, co nagrywaliśmy ostatnio z polskich reali, no nie? I mówią, wiesz co? Kurwa, płakać mi się chciało, jak wpadać do tego rowu. Mówi, to było tak straszne. Mówi, tak mi było żal. Ale zostawił lajka. No zostawił. Masz szczęście, bo bym go znalazł. Bałcił i zakopał. Wiesz, wystarczy, że wiesz, znasz moją firmę, przyjdzie na noc i... Zabiera się o pana prezesa, wszyscy ci powiedzą, o kogo chodzi. Dobra, to ja go zgaszę. Mam paliwa już w imię, trzeba uważać. A on lubi paliwo. On niestety lubi paliwa. My mamy prasę? Mamy prasę, no. My byśmy nie mieli prasy. Pytam, czemu ty jeszcze nie pracujesz? No właśnie, patrzę jak tu się ustawi do tej prasy. Dobrze, podejdę naszym uksusem. A pokazałeś im widzom już, co w katalogu maszyn się pojawiło? Pokazuję widzom, co pojawiło się w katalogu maszyn. Tak, proszę bardzo. Kombajn. Bizon Gigant. Legenda. Bizon Gigant 2. I teraz jeszcze. No i 10-14 standardowo. No co? Po co ja będę mówił takie rzeczy? No. 16 po modyfikacja. No właśnie, 16 po modyfikacja, że dupa jej się nie rusza już. Jednym słowem. Ej, mam takie pytanie, czekaj, ile kosztuje tour? A w ogóle mamy przyczepę do tura? Przyczepę do tura. Przyczepę do tura. Przepraszam. Dobra nazwa odcinka. Dobre pytanie, to nie? Przyczepę do tura. Także pytanie widzowie do was. Czy Lufty tu ma przyczepę do tura? Mam. Ja mam, a ty nie masz. I co? Łyso ci teraz. Kupić sobie New Hollanda? Nie, brzydki jest New Holland. Nie masz pieniędzy tyle? Łomasz! Takie poważne pieniądze to kosztuje? 5000 to kosztuje, no to tego to czym się nie spodziewał. Ale gnietą.
Jest John Deere masz za 5400. Jakie John Deere? Modyfikacja. A, no to ale tak samo oryginalny jest ten. Oryginalny to jest po ile? Też tyle. No i cały misterny plan. Też. Wiem, że też chciałeś tak myśleć jak ja, no ale no niestety. Możemy prasować, ale co najlepsze nie mamy tura, żeby zbierać perki. I tak, kochani, my wiemy, że jest prasa kostkująca, nie musicie nam tego pisać, wiem, że coś takiego. Widzę, cały misterny plan poszedł. A dlaczego? No bo nie ma przyczepy do tura i nie ma tura. Znaczy przyczepa do tura jest, ale nie ma tura. Oddaj mojego tura, panie. Ale Andrzej powiedział, że za ten błotnik ci go nie odda. Ej, panie Andrzeju, nic panu nie zrobiłem, to jest kłamstwo, to są pomówienia. Pip, 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 pip. To ci się marzy, Big Dick? Nie, pika mi tu. Nie lubię Big Digga. Poza tym nigdy w życiu czegoś takiego nie używałem. Nigdy nie miałem takiej przyjemności takich fetyszy sobie urządzać. Tak i właśnie, kochani, w następnym odcinku będziemy mieli już kolejnego gościa, znaczy pierwszego naszego gościa kolejnego. Pierwszego naszego gościa na tej mapie. Potem będzie kolejny. Aż w końcu zabraknie youtuberów, no. I będzie od początku znowu i to samo. Nawet i samu nie podołał temu zaproszeniu. Na przykład. Stwierdził, będzie udawał muchę, bo pański komar nie daje rady. Nie, to wiesz, mi się wydaje, że ktoś w pierwszym barze, w barze już zgubił parówkę. Się boi. Ale mnie usta pieko! Iś, agier. Ale ja parówkę zgubiłem w pierwszym barze. I ty też często gubisz swoją parówkę? No właśnie. Ale do kmina powiem na odcinek epicko. Ciekawe co? No, czytaj! Nie będę czytał takich sprośnych rzeczy. A tam to jest prośnego, ty weź mi to ogarnij. A takie tam. Pizdochlasty. Ach, to się mówi. Pizduj cycuj pomarańcz. Aha. Zaczynają wszystkie belki tu zjeżdżać do mnie. Lubią cię. Chcą poczuć moc ich pana. Summer day is summer love. Dobrze, że jeszcze kurde nie przywozimy sobie tej belek do tego. Do środka, że na przykład prasujesz belki, no nie? I zwozi sobie na farmę. Bo znam takiego gościa, co sobie zażyczy, żeby mu do stodoły wjeżdżać z belkami zrobionymi. Da się. Można. Mm.
A czy ty piłeś obkole ze szwagrami? Czy nie, a ty? Ja też nie, bo nie mogę nigdzie dostać jej. A. Co nazywa Unika? No kurde. Ale widziałem też wczoraj w robocie, bo mam taką wspólną lodówkę, że wszyscy mają, no nie? Wszyscy pracownicy mogą sobie w lodówce tam trzymać jakieś tam swoje jedzenie, picie, chuj mój, pomarańcze. Browar. No, tego też nie widziałem. Nie, no choć widziałem jednego gościa, co pił na zakładzie browara. No bo tego się nie trzyma w lodówce. No, ale... To się chuj zimno. Ale wiesz, ale była taka... Nie wiem, co to były za osoby. Ale właśnie było na Hopkoli ktoś taki... Chyba z youtuberów czy coś takiego, nie mam pojęcia. Ale widziałem, że kurde był ktoś taki, ale już tak szybko to już nie patrzyło się. Przyznaj się, że to ty byłeś. Jasne. Bo to było wielkie ciśnienie na firmie, że zapierdalać trzeba. Nie masz co robić, tylko na Hopkoli się. Zapierdalać, no nie na Hopkoli. Pokazywać nago. Ej, nie mów tak. Będą potem jeszcze chcieli mnie oglądać nago i co ja zrobię? Ale to wszystkie mokre 14 będą. Ej, wystarczy, że i tak nie na fotce hot 16 podglądają. Ej, to tam hot 16 to jeszcze nie jest nic takiego. Jezus, manie, weź. Ej, ja się czuję stary, jak ja pomyślę ile ja mam lata, ile ktoś taki ma... Jezus, o tyle lat ode mnie młodszy, to mi się coś dzieje, no. To po prostu ja się czuję naprawdę jak pedofil. No, tego to nie wiem jak ty masz się czuć. Ty to jak ojciec możesz się czuć, ojciec! Lepiej nie. Lepiej nie jak ojciec? Ładnie tu posprzątam. Z tego pola. Może, że jeszcze z jedną belkę uda się zrobić. Może jeszcze jedno pole do prasowania. Nie. A ty rzepak teraz kosisz? Jeszcze nie. Tak ty, a co kosisz? Byłem se po przyczepę. A to jak coś, to kosię zaraz rzepak. Spoko, tylko zabiorę trochę więcej przyczep. Po co dwie byś brał? Potem źle jest wierzyć na dwie. Ja sobie jedną zostawię w innym miejscu, drugą w innym, i jeszcze drugą w innym. Potem ja będę musiał ganiać się z nimi jak kogoś wadzika. Dzika kurda ta kuna w agreście. Dawaj drawa traktory są od razu. Nie. Chyba tu ósemki kręcę. Dobra, jedziemy dalej. O, Bela. O, Bela. Straciłaś przyjaciela. Możesz to jeszcze odwrócić. Żeby Belą... Żeby Belę do siebie przytulić. A, teraz będzie rzepak zaczynał, masz rację. Maurycy. Zaczynaj to, co dobre. O kurde. Tam masz co prasowni. O Boże. Weź to potem. Proszę, Paszenko. O Boże, 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 Paszenko. Jak mogłaś to zrobić z cyganem? Normalnie się puściła z cyganem, a co? Miał większego. I tyle. Gdzie ty jedziesz tam? Które ty chcesz pole kłosić? A, to chcesz kłosić tu na XXL 13-14-29. Gnajmy dalej. Dobra. Będę troszkę i tak po afrykańsku to prasował. A podniosłem.
Prasuj jak chcesz, byle będzie sprasowane. Dobrze, ty byle, żeby ktoś... Przyjdzie znany youtuber. No i co powie? To będzie zbierał. No, a loka... nie będzie bezrobotny. No tak, trzeba loka, bo on najlepiej dobrze belki... On lubi belki zbierać to. Może wtedy już nie będzie przyczepę do tura. O, jest Tartak. Wow. To ty na to? Really? Jest las. Really? Nie ma maszyn. I co zrobimy z tym fantem? Maybe kupim naturliś piłę. Nie. Ja nie chcę. Nie rób mi tego. Boisz się, ta? Nie, bo wtedy będę musiał do duszka napisać, no i co? Będę się znowu płacić Alokowi za wypożyczenie. Ty myślisz, że to są takie tanie pieniądze? Za las. No, za las, tak. Gdzie są pieniądze za las? Jak to idzie? Tartaku. Dobre. Dobre, powiem, że potargałeś mi jelita. Tyle, dobrze. Dobrze, nieco innego. A ty możesz zobaczyć, czy mamy kredyt do wzięcia, czy nie możesz? Pożyczka 100 tysięcy. Możemy wziąć? Nie, mamy. To dobrze. Może znaczy, że możemy to wziąć. Fiu, Marina. O, ktoś do mnie pisze. Czekaj, niewygodne. Mały Johnny. Nie, na telefonie. Ofertą matrymonialno-seksualną. Tak, na pewno. Tak, to jak do ciebie, co może do ciebie co innego pisać? Rozumiem, że do ciebie tylko piszę tak jak w takich sprawach, no ale wiesz. Ale wiesz, ja go przekierowuję do Pumy. Puma to w ogóle oddam. Jest teraz oracz pierwszej klasy. Powiem, że pak nawet sypie. Mówisz? W połowie drugiego objazdu mam 33%. Wow. Szał. Szał maciczy na ulicy. Co ty nie powiesz? Rozebało ci elita. Tylko gdzie jest ta elita? Firma prosto na 100%. No i po co ty tutaj te dwie przyczepy? Jedną żeś przyczepę tam zawiózł, drugą tu? Nie się nie martw, ja tam wiem po co. Jeden sobie zostaje wydymany. Bez mydła. To ja się śmiałem wczoraj w robocie. Taki gościu podbija do takiej pacjentki, do nie? I przez 8 godzin mówił ją, że podała mu numer telefonu, no nie? A na końcu ona mu powiedziała: no chyba cię pojebało, że to jej bym podała mój numer telefonu. I to już na koniec, no nie? A tak stanąłem koło niego, mówię: wiesz co ci teraz powiem? Nie to, żebym cię chciał obrazić, ale zostałeś wyjebany jak dziwka bez mydła. No i chłopaczyna się zamknął w sobie, no. Teraz musisz wziąć klucz wiolinowy i go otworzyć, no. Nie, dziękuję, to nie do mnie już to należy. Musi znaleźć sobie nowy obiekt, do którego będzie mógł zarywać. Pożądania seksualnego. No wiesz, jakich my tam mamy gigusiów? Ziomeczka mamy tam. Którego na dobry gadziski chyba cię pojebało. Z tekstem. Nie, to szczery przynajmniej. No. A wiesz to, on pracuje, wiesz, jako student to... Chuja mu tam no zrobił. Chyba cię pojebało. No to wiesz. Czekaj, jako student. Ty! Helówki, to chyba o tobie. Nie, nasz. Ja tam też pracuję na taką umowę, no nie. Ale ja mam trochę lepsze przywileje tam. Ach, ta nie pracuje. Wiesz, ja tam se leżę i odpoczywam, no. A pieniądze same leczą. A w wolnym czasie
Pozwalasz na zrobienie loda. Na przykład. Nie wiem, takie poważne rzeczy to wie, trzeba sobie zasłużyć. Nie wiesz, ja byle komu nie daję obciągać. Bo szkoda se kurna psuć kurna ten sprzęt. Co to, do byle jakiej mor? Dobry sprzęt pociągnie w syfie. Ale dobry gospodarz sprzętu do syfu nie wpuści. No dokładnie, o to chodzi no. A zresztą po co w takie głupoty się bawić? Co? Ja mam dziewczynę. Starczy mi. Bum, bum. Pod szesnastki. Tak. No z firmy mi piszą. Właśnie oglądam twój odcinek? Nie. Żebym wziął z domu ten... To ja, pani kierownik. Nie, bo... Właśnie oglądam twój odcinek. Nie, bo żebym wziął taki klucz tam z domu, no nie, bo musimy go naprawić. Tam piszą, czy mam ten klucz. Mam. Nie, bo jest taki specjalny klucz do sklejarki, który masz na ten. Bo oni nie mają... Znaczy, nikt nie pomyślał, że trzeba do sklejarki zakupić nie tylko ten, te, kurde, jak to się nazywa? Ampulowe, no nie, klucze. Tylko też te... Ampulogwiazdki, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Torksy i... O! Torksy! Dokładnie. O to mi chodziło. Jak żyć? No, a że niestety nasza firma tym nie dysponuje. To są poważne rzeczy. Więc ja muszę wziąć swój prywatny sprzęt. Bo musimy sklejarkę kurde napinać, naprawić. Mam 68,5% w baku. W baku? Tak, i w zbiorniku. To ty paliwa już nie masz tam? Co ty tam, co ty nie, masz tu? Nie, no taki joke. Już się przestraszyłem, mówię, kuźwa, to mi nie robię na pin. Aha. Dobra, przypierz na 120. A, wydajność 100%, ale nie wiem skąd się tam pasza wzięła, ale spoko. Nie pytaj, bo zbłądzisz, zgrzeszysz. Ale to czasem tak bywa. Nie wiesz, lepiej śpisz. No właśnie, kurna, coś w tym jest. No. Że kuźwa, tak działa ten. Ten farmik czasem, że jakby do sejfa sami się doda jakiś obornik, nieobornik. ,000 litrów mleka. No, na przykład. Nie wiem dlaczego tak jest, no ale jest jakimś tak. Jakimś takim cudem, no. Samo się przyleciało. No. Dziwisz się? Ja się chyba niczemu nie zdziwię. Na przykład takiej akcji typu gadasz do mikrofonu, a tu cisza. A to nikt się nie odzywa. I co jest? Houston, mamy problem. Dlaczego w tym ursusie jest taka czerwona kropka świeci tak dosyć intensywnie? Spoko. Wsiadaj. Z boku. Z tego kontrolka. Dziwnie, no nie? Bo wygląda jakby coś się działo, jakby chciał wybuchnąć. Ja. Ej, belka nam ucieka. Łabią. Mała kostka by się przydała, no ale niestety. Tak, na pewno. I chmielu. Kuźwa. Dziękuję za to małe kostki. Kiedyś się, widły. Kiedyś się pojawi, jak będą widły. Bez widła to jedyne, co się może, a to... I, ale jak będzie taki mod, to trzeba wskoczyć na mapę tą amerykańską, oryginalną. Tak, żeśmy się zakostkowali na śmierć. Wtedy będę miał kostek dosyć do końca życia.
I tak sobie pomyślę, ile my tu mamy jeszcze do zrobienia. Ło, 24 tysiące. Można, można. Wiele. Za co? Za mleko. A no, tak. 10 tysięcy litrów mleka było. Spoko. A, kupić dam John Deere'a, a co? Dobelek mamy. O, ja teraz sobie kupię. A nie, tego nie tak było. A, mam przyczepę, mogę kupić nam przyczepę do tego. Jest przecież kupiona. To i. Ale mówię, że kupię nam przyczepę do tego. Do. A, no fakt. To jedno to osiowo, no nie? A 40 dalej taka narwana. Chyba tak. Gdzieś mnie strasznie w gardle gdzieś coś siorbie. Nie tylko ciebie. Tak to jest, jak człowiek piwa się napić nie może, musi łorać musi. Niestety, no ale muszę zarabiać, no. Mieszkanie za co? A dzisiaj wypłata mi przyszła. Kurde. Pewnie montek kupiony na gotówkę. Słucham? Auto kupione na gotówkę. Co ty? A to dopiero będzie... Jeszcze zostało. No. Nie mi spakował, jak sprzedawał. Nie no, ja dopiero będę... Znaczy na razie to jestem w kwestii poszukiwania, no nie wiesz. Chcę trafić na ofertę taką debeściarską, no nie? Znaczy no jest dobra oferta, no. 7,5 tysiąca za Forda Mondeo z 2002 roku, to no zresztą wiesz, bo już to mówiłem. I właśnie... Powiem ci, jeżeli nie zajechany, to brać. Jeżeli zajechany, unikać. Znaczy wiesz, no to wiadomo, to wszystko wyszło na ten, do sprawdzenia, no nie? Jak mam kupić samochód, no to ja przynajmniej chcę na 10 lat jeszcze nim pojeździć, no nie? A w przyszłości. Tylko no właśnie też tak się zastanawiam teraz, no nie? Czy do miasta mi się opłaca taką wielką dupę brać samochód? Wiadomo, jak to jest w miasta. Policz sobie, ile kosztuje miesięczny. Miesięczny? A? 42 zł. Ulgowy, dla mnie, dla studenta, nie? Tak na oko mówię, nie? Nie, no dobrze, 42 zł, tak. Tyle, że wiesz. Że na przykład teraz jak masz wakacje, to one rzadziej jeżdżą. I to jest problem. Ale wiesz, tak będziesz mógł wyjechać z dziewczyną fiku. Znaczy tak. No ogólnie, no jeszcze właśnie tak się zastanawiam, bo jak nie to tylko... fiku. No. Wiadomo, komfort, Volga, będę mógł się rozłożyć, jaja wyłożyć na plaży, czy tam... Mój pomarańczy, tylko ja właśnie też tak myślę na temat tego. Na temat jak to będzie, kiedy wiesz, będzie tu miejsca parkingowe i to wszystko, no nie? I ten, cena paliwa, znaczy no paliwa to nie, bo to diesel byłby, to dużo by nie palił, tak. No i na pewno nie pizgać go kuźwa spod każdych świateł, bo to... Kurwa, sam strzelił w piętę. Kurde, jak to skręca to. Ach, te wyboje. A gdzie ty, panie kierowniku, jesteś? A tam gdzieś coś robisz. Ale mgieła. A tyś przyczepę zabrał. Coś to tu jeszcze położę, bo to zanim ja ten
Jeśli tak, będziemy pewnie pracę brali. A powiem ci, krowy są bardzo wydajne. Zobaczymy, co będzie, czy pasza będzie sama się dorabiała, czy nie będzie się sama dorabiała. A będzie. Właśnie też tak liczę na to. Już niedługo w ogóle nie będę wynajdę. Tylko kupić kosiarkę i... jechać trawę. Tak, żeby będziemy musieli trochę siana sobie narobić, jeszcze jak, jakiś ten zrobić. Łąkę dosyć pokaźną. Jest. Za pastwiskiem. No dobra. To nawet taka no. Do jakiej prędkości może się rozpędzić 914? Zależy. No na oko. Z obciążnikiem. W rzeczywistości max 40. W grze? 44. Różnie to bywa. No mi na przykład 44 się rozpędzi w grze, no nie? A skręt to ma tak ciulowaty, że to się w pale nie mieści. Jak to w Brechtowcie wygląda. Trzeba do tura. mi się tur ten podoba. Czerwony traktor, zielony tur i niebieski ten. Można. I niebieskie widły do tego. Do bylek. Można. Ale hamulce jak nie ma, tak nie ma. To jedź tak tą 40. Nie, 40 to... Także w 900 są hamulce brzytwy. W porównaniu do 40. A to jest fakt, No niestety i tak muszę ze 40 wziąć. Ja bym to opchnął u Żyda. No i co kupisz? Na przykład... co my tu mamy? Zakupił... drugą 900. Tu żółtą? Nie, 914, no bo... chyba, że tego Fenta 110 koni, 95 konnego. To 28,366. To zrób mi 28,366. Powoli, Andrzeju, nie denerwuj się. Jeszcze brakuje ci tylko... A, bo tak to miałem, dobra. Mamy dużo pszenicy. No. To jest fakt. Można jechać i sprzedać. Czekaj. O panie! No okej. Panie... pan nie wie, co pan narobił. Wiesz, co robić. No już jadę. A jeszcze dużo mamy pól pszenicy do wykoszenia? Zaraz ci powiem. No, sporo. To nie ma co się śpieszyć. Cześć. Ale nie, no wszystkich, nie mówię o wszystkich polach, no nie? Mi chodzi o te, co są w pobliżu gospodarki, ile pszenicy jest. Albo dwa jeszcze. No to trzeba i tak wykosić teraz od razu. I od razu na sel. Ja nie wiem, na co ty jeszcze czekasz, że ty nie jedziesz dalej w rzepaku. Co robię? Że tu w rzepaku nie siedzisz, żeby to, wiesz... jak najszybciej kosić. Bo ja jestem zajęty, teraz belki układam.
No gdzie jedziesz? 40 ma stać, kuźwa, nie jechać. A ty się znam. Jak dwie belki to za dużo. Nie no, kurwa, trzeba to 40 sprzedać. Nie ma to najmniejszego sensu, jak ona jedzie do przodu. Za 20 tysięcy szukaj coś do 20 tysięcy. Poczekaj. Gdzie da się? No nic nie ma do 20 tysięcy. No nie wiem, poczekaj. Jedzie sprzedać tą? Zatankować. Gdzie tu się to tam tankuje? Przy okazji, wiesz, może sprzedać sobie ten. Ja powiem, że zbiornik na paliwo by się przydał. Mam się przydał, wypieprzę. Troszkę lipa, że ta przyczepa nie posiada zaczepu na tył. No niestety. Ile na nią wchodzi? No nie wiem, wiem, że ona jest dobra do tego. Do, jak to się nazywa? Do układania. Znaczy do kiszonki ona jest świetna, wiesz? Kurwa, muszę traktor takich podpiąć, bo belek mi nie przytrzymuje. Dobra. Gdzie mi belko uciekłaś tam? A ty mi doprawiłaś rogi, wow. Co robić dalej, nie wiem sam. Wszystko przez twoje piękne nogi, wow. Które zajebały mi dziś tank. Ja nie wiedziałem, że masz rogi. A oglądałeś u Isamu nowy odcinek z openingu z CS-a? Z 50 skrzynek? A? Co gówno mieli? A? Podziwiam. Seks edukację. Seks edukację. O gimberze, kuźwa. Też. A, ciekawy jestem, czym naładujemy to zboże. I tak zaraz muszę jechać, żeby to zboże ładować. To ty możesz... Tutaj już wiesz. Zostawić mi jakąś przyczepę, do dwuosiówka jakoś mi zostaw, wiesz? I wiesz co? Dokup jeszcze tego tura. Łyżkę. Łyżkę tylko dokupić, tak? Nie, i tura też. A do czego będziesz miał? A, do dychy. Faktycznie. To masz czarnego. Ale mnie podniosło, widziałaś to? Widziałaś? Nie, bo kupuję. Będzie klepać. Ile ton ci kupić obciążnik? Ały. Tonę? Nie, no tą 800. 700. Kurwa mać. Nie no, muszę taki mieć traktor, bo... Jeszcze chwila, moment, będzie fend. Kuźwa, przyczepa się wypieprzyła, no nie wierzę, no kuźwa, to jest jakiś żart. Kuźwa, dlatego musi być tu traktor do tej przyczepy, bo inaczej to się nie da. Moment. Moment.
Damy radę. Nie ma sytuacji nie do opanowania. Dobra, to muszę czekać tak na traktor to za ten czas. Na bizona. No jest rzepak, dobra. Jak mus, to mus, no. Czego się nie robi dla rządzy pieniądza. Pieniądza. No ładnie chodzi ten bizonik, pięknie wręcz bym powiedział. A ty mu doprawiłaś rogi. Te nogi. Przez twoje piękne nogi. Wszystko przez twoje piękne nogi. A to my kosiliśmy pszenicę czy jęczmień? Pszenicę, no nie? Czy to jęczmień jest? Kuźwa, co to tam leci? Wojna. Serio wojna. Muszę sprawdzić, co on tu wyrabia. O masz. No tak, to pszenica. Jednak to była pszenica. Ja myślałem, że rzepak. Tu jest jęczmień. A serio? W nowej edycji. Ty jednak jesteś. W edycji Last Christmas. Ty jednak jesteś pies na baby Pocahontas. Kuźwa, ile belek tam poleciało w drugą stronę. Boż. Widzisz i nie krzyż. Jeden pracownika puszczę. Jęczmień. Jęczmień. Pszenica. Tu mamy raz pszenicy. Dwa pszenicy. Trzy pszenicy. Jest, w tym jedno to jest takie jebitlie wielkie. I to nie wiem, kiedy to ktoś by... Trzeba będzie drugi kombajn kupić. To i do zakupu bizon. Wiesz, gdzie belki wylądowały? Pewnie w rowie. U sąsiada na trzecim polu. To tam tylko usłyszę. A w rowie jakaś jest? Nie widzę. Jak na razie nie ma. Dobra, Andrzeju, wystarczy ci. No już. Coś mi tu. Działało tak, jak ja chciałem. A ty mi doprawiłeś murzyna. A gdzie jest to biuro A. Musisz wyjechać tam i... A, dobra, to już wiem gdzie. A ten jeszcze 80 jedzie, to już hajsy lecą. Czuję to, że teraz będę bogaty.
Teraz... 11 tysięcy na jednym szczepie. I teraz wiesz, co by się przydało? Drugi kombajn i jechać w całą pszenicę na całej tej mapie. Zobacz, ile jeszcze można kredytu dobrać. A, kredytu? To czego my nie bierzemy? Nie, zobacz, ile można dobrać jeszcze. Już 112 mamy tysięcy. Wystarczy? To kup tam Z083. Tylko musimy przemyśleć nasz zakup teraz, pamiętaj. Z083. Nie, ale musimy przemyśleć, za czym ile wpadnie jeszcze teraz z pszenicy. 40 tysięcy. Musimy to dobrze przemyśleć. 40 koła wpadnie z tej pszenicy. I wszystko na słomę lecimy, czy na ten? To z wielkich tych pól na sieczkę. A z tych mniejszych sobie zrobimy na belki. Jak tam uważasz? Że tak jak powiedziałem, tak uczynimy, no. Leci hajs. Ło, leci. Ten traktor może nam wystarczy jakiś. I krowę trzeba kupić. Ile mamy? 83. Mało. Do stówki dobić. Co najmniej. Ale panie, my już mamy 21 tysięcy litrów mleka. I wydajność 80%. Trzeba byłoby pomyśleć nad orką. Na orce to się skupim, czyli jak wiesz, kilka osób wziąć. I dalej to trzeba jakiś sprzęt zakupić, żeby było tych kilka osób, no nie? Ja czekam na bizona. Już czekasz? Dobra. To masz i od razu tam po prawej stronie będziesz miał ten. To... Jaki chcemy? Żółty? Czy czerwony? Wylosuj. Żółty. Jest i on. A teraz jest żółty ten? Tylko niektóry to żółty, to chyba to jest żółty. Dobra, ciąg tam na ten. I 35 tysięcy nam zostało, to mogę jakiś traktor kupić? No. Zaraz wam powiem, jaki traktor sobie kupimy. To nie kupimy se. To też sobie nie kupimy. Fenta, tego 95-konnego Fenta. No, mamy 12,24 kupna. No i Fendy. Ja myślę, zostałem się na 12,24. Nie. Czego nie? Bo nie. To masz najlepszego Fenda i się ciesz. Ciesz się. I kuźwa, tylko powiedz, że jestem zły. Jesteś zły. Ja wiem, gdzie mieszkasz. To znajdę. No. Ja tam naślę na ciebie bandę zbuntowanych Albańczyków. I co wtedy zrobisz? Z królem Karolem Popkiem drugim. Z synem Popka. Gdzie tu zaraz to było pszenica? Tam masz ten, o. Mam przyczepę pełną. Andrzeju. Co? Andrzeju, przyczepę mam pełną. Andrzeju, znalazłem pszenicę. Andrzeju, znalazłeś pszenicę? Tak. Dobra, to Andrzeju, ja ci zostawię tu rurę. To ja... Czekaj, z żniwami. Gdzie ty to pszenicę znalazłeś? Nie tu! Sprzedaj trochę ciepaku. Chcę sprzedać? Na raczej pszenicy. Zaraz będę sprzedawał, kuj! Jezus Maria. Czego? Tylko ja mam takiego pecha, czy co? Zapomniałem, że tam rów jest z wodą, ale... Pójdź mnie. Już. Dam se radę. Ja widzę, co ty robisz. Co? Stoję w kabinie. Widzę przecież, że stoisz w kabinie, no. Ja nie widzę. A? Siema. Trochę dziwny ten kombajn. Pokazuje mi, że mam włączony header. A tak naprawdę nie mam włączonego.
Tam jest skręcenie klepiska. A gdzie tu jest ten? Tył kręć. Ja bo nie wiem, czy ja się zmieszczę tu. Ależ on to ma wyczucie. Co ty jest po prawej? Dobrze widzę? Pszenica chyba. On. To trzeba to też ciapnąć w takim wypadku. Dobra, dawaj, dawaj, bo zepsujesz. Aż on. Ładny, ładny jest ten kombajn, powiem. Ładny, bardzo ładny bym powiedział. Taki Bejzont Gigant, no. No, no, no. To ja się zahaczyłem. I wszyscy do góry ręce, do góry ręce. Nie będzie ich jak najwięcej. A gdzie ta druga przyczepa? Z dziesiątką stoi. Jak z dziesiątką, jak jestem w dziesiątce? Dziesiątka ma jedną przyczepę, drugą BS-kę. Była na tym. No tam gdzie zapach. Z rzepakiem stoi, a ta trzecia stoi pod tym, pod na gospodarce. No dobra. Niech będzie i tak. Musimy tu jakiś innowacyjny sprzęt w końcu pójść. Czego im pokazuje, że ja mam 80%? A, bo może jeszcze chodzi tu o tego. Ciekaw jestem, czy dołu chyba będzie mi sypało. Ha! Ale jaja! Dołu chyba mi sypie. Dlatego to jeszcze chyba nie wymyślił nikt. Że sypać dołu chyba. Znaczy, sprawdzi ten rzepak, tam się wysypuje. Powiem ci jeszcze jedno. Trzeba będzie zakupić jeszcze jedną przyczepę. Po co? Ja już mam prawie 40%. Ja ci posyłaj przyczepę i traktor, ja będę się sprzedawał. Znaczy, będziemy sprzedawać po odcinku, bo... Znaczy, ten, w następnym odcinku, bo teraz to już zostało nam całe 9 minut. Zaraz. F1. Teraz tak, Shift i Q. Kurde! Shift i Q. Przecież syp w richtig. Kujwa, weź tu się wyrób. Kto to wymyślił, Holender? Jak coś to podjeżdżaj od razu tu fendem do tego. Spoko, na razie tu... Sobie przyczepę. Kosić pole. To koś, koś, kto ci broni. Mała gospodarka, dwa kombajny muszą być. No. To już tak zwana jebitliwa wręcz bym powiedział gospodarka. Postęp to postęp. Zachciało się Unii. Komu się zachciało, temu się zachciało. Ja mu tu tylko pieniądze wyłożył. Oj tam, oj tam. Oj, zawsze ktoś, zawsze coś, oj tam, oj tam. Wiesz, że mam tylko jedne pługi? Nie muszę sobie tak zakupić więcej. Jakaś mała trójka obrotowa mi się wdała. Nie, takiej chyba nie ma.
Kurde, dachacie. Dobra. Może od dupy strony jechać z takim petką. Lufti obsługa tura. Wiesz co sobie musimy kupić? Ten, taśmociąg. I się tu będzie wstawiało. Tylko taki mały jakiś. Tylko nie wiem, czy takie małe są modyfikacje. Nie widziałem takiego jeszcze chyba małego. Albo przydajmy jakiegoś. Jakoś kwadromę albo coś takiego. No ale i tak, kochani, to by było na tyle niestety w tym odcinku. W kolejnym odcinku będziemy mieli, myślę, że pierwszego już gościa u nas. Tak więc następny odcinek w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie. I jakby to powiedzieć, Gang Albanii też tu z nami jest. No i Gang Albanii, tu Gang Albanii, tu Gang Albanii. No i właśnie, będziemy tutaj dalej kontynuowali to całe zamieszanie. Musimy tu pszenicę wykosić, póki jest popyt. Także nie zdziwcie się, jak troszkę dalej... na następny odcinek się zmieni. Jak następny odcinek dalej będzie z żniwami. Niestety, żniwa tu mamy jeszcze jedno pole do wykoszenia. To, a i to jebitliwie wielkie. Czyli na dwa kombajny trzeba iść. Gdzie na dwa kombajny trzeba iść? No jedno i... Tutaj jest jeszcze jedno. Dwa jeszcze nam zostały do wykoszenia. Trzy. No trzy nam zostały jeszcze do wykoszenia. Tam poza drogą nie będziemy kosić, bo to przecież się żniwa skończą za 10 odcinków. No i właśnie, kochani. Dzięki serdeczne jeszcze raz. Hej, cześć i czołem. Do zobaczenia. Świetna, wiesz? Kurwa, muszę traktor taki podpiąć, bo... Belek mnie przytrzymuje. Dobra. Gdzie mi Belko uciekłaś tam? A ty mi doprawiłaś rogi, wow. Co robić dalej, nie wiem sam. Wszystko przez twoje piękne nogi, wow. Które zajebały mi dziś tank. Ja nie wiedziałem, że masz rogi. A oglądałeś u Isamu nowy odcinek z openingu z CS-a? Z 50 skrzynek? A? Co gówno mieli? A? Podziwiam. Seks edukację. O gimperze, kuźwa. Też. A, ciekawy jestem, czym naładujemy to zboże. I tak zaraz muszę jechać, żeby to zboże ładować. To ty możesz... Tutaj już wiesz. Zostawić mi jakąś przyczepę, do dwugłosiówka jakoś mi zostaw, wiesz? I wiesz co? Dokup jeszcze tego tura. Łyżkę. Łyżkę tylko dokupić, tak? Nie, i tura też. A do czego będziesz miał? A, do dychy. Faktycznie. To masz. Czarnego. Ale mnie podniosło. Widziałaś to? Widziałaś? Nie, bo kupuję. Będzie klepać. Ile ton ci kupić obciążnik? Ały. Tonę? Nie, na tą 800. 700. Kurwa mać. Nie no, muszę taki mieć traktor, bo... Jeszcze chwila, moment, będzie fend.
Kuźwa, przyczepa się wypieprzyła, no nie wierzę, no kuźwa, to jest jakiś żart. Kuźwa, dlatego musi być tu traktor do tej przyczepy, bo inaczej to się nie da. Jeju, moment. Moment. Damy radę. Nie ma sytuacji nie do opanowania. Dobra, to muszę czekać tak na traktor to za ten czas. Na bizona. No jest rzepak, dobra. No jak mus to mus, no. Czego się nie robi dla rządzy pieniądza. Pieniądza. No ładnie chodzi ten bizonik, pięknie wręcz bym powiedział. A ty mu doprawiłaś rogi. Nogi. Przez twoje piękne nogi. Wszystko przez twoje piękne nogi. A to my kosiliśmy pszenicę czy jęczmień? Pszenicę, no nie? Czy to jęczmień jest? Kuźwa, co to tam leci? Wojna. Serio wojna. Muszę sprawdzić, co on tu wyrabia. O masz. No tak, to pszenica. Jednak to była pszenica. Ja myślałem, że rzepak. Tu jest jęczmień. A serio? Nowej edycji. Ty jednak jesteś. Edycji Last Christmas. Ty jednak jesteś pies na baby Pocahontas. Kuźwa, ile belek tam poleciało w drugą stronę. Boż. Widzisz i nie krzmisz. Do pracownika puszczę. Jęczmień. Jęczmień. Pszenica. Tu mamy raz pszenicy. Dwa pszenicy. Trzy pszenicy. Jest w tym jedno, to jest takie jebitlie wielkie. I to ja nie wiem, kiedy to kiedy trzeba będzie drugi kombajn kupić. No i do zakupu bizon. Wie, gdzie belki wylądowały? Pewnie w rowie. U sąsiada na trzecim polu. Nie, to tam tylko usłyszę. A w rowie jakaś jest? Nie, nie widzę. Jak na razie nie ma. Dobra, Andrzeju, wystarczy ci. Działało tak, jak ja chciałem.
A ty mi doprawiłeś murzyna. A gdzie jest to biuro A. Musi wyjechać tam i... A, dobra, to już wiem gdzie. A ten jeszcze chyba 80 jedzie, to już hajsy lecą. Czuję to, że teraz będę bogaty. 12 tysięcy na jednym szczepie. I teraz wiesz, co by się przydało? Drugi kombajn i jechać w całą pszenicę na całej tej mapie. Zobacz, ile jeszcze można kredytu dobrać. A, kredytu? To czego my nie bierzemy? Nie wiem, zobacz, ile można dobrać jeszcze. Już 112 mamy tysięcy. Wystarczy? To kup tam Z083. Tylko musimy przemyśleć nasz zakup teraz, pamiętaj. Z083. Nie, ale musimy przemyśleć, zobaczymy, ile wpadnie jeszcze teraz z pszenicy. 40 tysięcy. Musimy to dobrze przemyśleć. 40 koła wpadnie z tej z pszenicy. I wszystko na słomę lecimy, czy na ten? To z wielkich tych pól na sieczkę. A z tych mniejszych sobie zrobimy na belki. Dobra, jeżeli zajechany, unikać. Znaczy wiesz, no to wiadomo, to wszystko wyszło na ten, do sprawdzenia, no nie? Jak mam kupić samochód, no to ja przynajmniej chcę na 10 lat jeszcze nim pojeździć, no nie? A w przyszłości. Tylko no właśnie też tak się zastanawiam teraz, no nie? Czy do miasta mi się opłaca taką wielką dupę brać samochód? Bo wiadomo jak to jest w miasta. Policz sobie, ile kosztuje miesięczny. Miesięczny? A? 42 zł. Ulgowy dla mnie, dla studenta, nie? Tak na oko mówię, nie? Nie, no dobrze, 42 zł, tak. Tyle, że wiesz, że na przykład teraz jak masz wakacje, to one rzadziej jeżdżą. I to jest problem. Ale wiesz, tak będziesz mógł wyjechać z dziewczyną fiku. Znaczy no, ogólnie, no jeszcze właśnie tak się zastanawiam, bo jak nie, to tylko... fiku. No. Wiadomo, komfort, Wołga, będę mógł się rozłożyć, jaja wyłożyć na plaży, czy tam... Mój pomarańczy, tylko ja właśnie też tak myślę na temat tego. Na temat, jak to będzie, kiedy, wiesz, będzie tu miejsca parkingowe i to wszystko, no nie? I ten, cena paliwa, znaczy no paliwa to nie, bo to diesel byłby, to dużo by nie palił, tak. No i na pewno nie pizgać go, kuźwa, spod każdych świateł, bo to... Kuźwa, sam strzelił w piętę. Kurde, jak to skręca to. Ach, te wyboje. A gdzie ty, panie kierowniku, jesteś? A tam gdzieś coś robisz. Ale mgieła. A tyś przyczepę zabrał. Jak coś, to tu jeszcze położę, bo to zajmie ten... Jeśli tak, będziemy pewnie prasę brali. Obcie. A powiem ci, krowy są bardzo wydajne. Zobaczymy, co będzie, czy pasza będzie sama się dorabiała, czy nie będzie się sama dorabiała. A będzie. Właśnie też tak liczę na to. Już niedługo w ogóle nie będą wydajne. Tylko kupić kosiarkę i... Jechać trawę. Tak, żeby będziemy musieli trochę siana sobie narobić, jeszcze będzie jakiś ten zrobić. Łąkę dosyć pokaźną. Jest. Za pastwiskiem. No dobra. To nawet taka no. Do jakiej prędkości może się rozpędzić 914? Zależy.
No na oko. Z obciążnikiem. W rzeczywistości max 40. W grze? 44. Różnie to bywa. No mi na przykład 44 się rozpędzi w grze, no nie? A skręta ma tak ciulowaty, że to się w pale nie mieści. Jak to w Brechtowcie wygląda. Czepa do tura. mi się tur ten podoba. Czerwony traktor, zielony tur i niebieski ten. Można. I niebieskie widły do tego. Do belek. Można. Ale hamulce jak nie ma, tak nie ma. To jest tak tą 40. Nie, 40 to. Także w 900 są hamulce brzytwy. W porównaniu do 40. A to jest fakt, No niestety i tak muszę ze 40 wziąć. Ja bym to opchnął u Żyda. No i co kupić? Na przykład... co my tu mamy? Zakupił... drugą 900. Tu żółtą? Nie, 914, no bo... chyba, że tego Fenta 110 koni, 75 konnego. To 28,366. To zrób mi 28,366. Powoli, Andrzeju, nie denerwuj się. Jeszcze brakuje ci tylko... no bo tak to miałem, dobra. Mamy dużo pszenicy. No. To jest fakt. Można jechać i sprzedać. Czekaj. O panie! No okej. Panie... pan nie wie, co pan narobił. Wiesz, co robić. No już jadę. A jeszcze dużo mamy pól pszenicy do wykoszenia? Zaraz ci powiem. No, sporo. To nie ma co się śpieszyć. Cześć. Ale nie, no wszystkich, nie mówię o wszystkich polach, no nie? Mi chodzi o te, co są w pobliżu gospodarki, ile pszenicy jest. Albo dwa jeszcze. No to trzeba i tak wykosić teraz od razu. I od razu na sel. Ja nie wiem, na co ty jeszcze czekasz, że ty nie jedziesz dalej w rzepaku. Co robię? Że tu w rzepaku nie siedzisz, żeby to, wiesz... jak najszybciej kosić. Bo ja jestem zajęty, teraz belki układam. No gdzie jedziesz? 40 ma stać, kuźwa, nie jechać. A ty się znam. Jak dwie belki, to za dużo. Nie no, kuźwa, trzeba to 40 sprzedać. Nie ma to najmniejszego sensu, jak ona jedzie do przodu. Za 20 tysięcy szukaj coś do 20 tysięcy. Poczekaj. Gdzie da się? No nic nie ma do 20 tysięcy. No nie wiem, poczekaj. Jedzie sprzedać tą? Zatankować. Gdzie tu się to tam tankuje? Przy okazji, wiesz, może sprzedać sobie ten.
Ja powiem, że zbiornik na paliwo by się przydał. A mi się przydał, wypieprzę. Troszkę lipa, że ta przyczepa nie posiada zaczepu na tyłu. No niestety. A ile na nią wchodzi? No nie wiem, wiem, że ona jest dobra do tego. Do, jak to się nazywa, do układania, znaczy do kiszonki ona jest. Taki gość się podbija do takiej pacjentki, do nie? I przez 8 godzin Muli wiął, że podała mu numer telefonu, no nie? A na końcu ona mu powiedziała: no chyba cię pojebało, że to bym podała mój numer telefonu. I to już na koniec, no nie? A tak stanąłem koło niego, mówię: wiesz co ci teraz powiem? Nie to, żebym cię chciał obrazić, ale zostałeś wyjebany jak dziwka bez mydła. No i chłopak się zamknął w sobie, no. Teraz musisz wziąć klucz wiolinowy i go otworzyć. No. Nie, dziękuję, to nie do mnie już to należy. Musi znaleźć sobie nowy obiekt, do którego będzie mógł zarywać. Pożądania seksualnego. No wiesz, jakich my tam mamy gigusiów? Ziomeczka mamy tam. Którego na dobre gadziski chyba cię pojebało. Z tekstem. Nie, to szczery przynajmniej. Aha. A wiesz to, on pracuje, wiesz, jako student to... Ja mu tam no zrobię. Chyba cię pojebało. No to wiesz. Czekaj, jako student. Ty! Lufti, to chyba o tobie. Nie, nasz. No, ja tam też pracuję na taką umowę, no nie. Ale ja mam trochę lepsze przywileje tam. Ach, ta nie pracuje. Wiesz, ja tam se leżę i odpoczywam, no. A pieniądze same leczą. A w wolnym czasie pozwalasz na zrobienie loda. Na przykład. Jak na takie poważne rzeczy, to wie, trzeba sobie zasłużyć. Nie wiesz, ja byle komu nie daję obciągać. Bo szkoda se na psuć na ten sprzęt. Co to, do byle jakiej mor? Dobry sprzęt pociągnie w syfie. Ale dobry gospodarz sprzętu do syfu nie wpuści. No dokładnie, o to chodzi, no. A zresztą po co w takie głupoty się bawić? Co? Ja mam dziewczynę. Starczy mi. Bum, bum. Pod 16. Tak. No, z firmy mi piszą. Właśnie oglądam twój odcinek? Nie. Żebym wziął z domu ten... To ja, pani kierownik. Nie, bo... Właśnie oglądam twój odcinek. Nie, bo żebym wziął taki klucz tam z domu, no nie, bo musimy go naprawić. Tam piszą, czy mam ten klucz. Mówię, mam. Nie, bo jest taki specjalny klucz do sklejarki, który masz na ten... Bo oni nie mają, znaczy nikt nie pomyślał, że trzeba do sklejarki zakupić nie tylko jak to się nazywa, ampulowe, no nie, klucze, tylko też te ampulogwiazdki, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Torksy i O, torksy, dokładnie, o to mi chodziło. Jak żyć? No, a że niestety nasza firma tym nie dysponuje. To są poważne rzeczy. Więc ja muszę wziąć swój prywatny sprzęt. Bo musimy sklejarkę, kurde, napinacz naprawić. Mam 68,5% w baku. W baku? Tak, i w zbiorniku. To ty paliwa już nie masz tam? Co ty tam, co ty nie, masz tam? Nie, no taki joke. Już myślisz, już się przestraszyłem, mówię, kuźwa, co ty mnie robił na pin? Aha. Dobra, przypiesz na 120.
A, wydajność 100%. Ale nie wiem skąd się tam pasza wzięła, ale spoko. Nie pytaj. Bo zbłądzisz, zgrzeszysz. Ale to czasem tak bywa. Nie wiesz, lepiej śpisz. No właśnie, kurna, coś w tym jest. To. Że kuźwa, tak działa ten farmik czasem, że jakby do save'a sami się doda jakiś obornik, nieobornik. ...22 000 litrów mleka. No, na przykład. Nie wiem dlaczego tak jest, no ale... Jest jakimś tak. Jakimś takim cudem, no. Samo się przyleciało, no. Dziwisz się? Ja się chyba niczemu nie zdziwię. Na przykład takiej akcji typu gadasz do mikrofonu, a tu cisza. No to nikt się nie odzywa. I co jest? Houston, mamy problem. Dlaczego w tym ursusie jest taka czerwona kropka świeci tak dosyć intensywnie? Spoko. Wsiadaj. Z boku. Z tego kontrolka. Dziwnie, no nie? Bo wygląda jakby coś się działo, jakby chciał wybuchnąć. Ja. Ej, belka nam ucieka. Mam ją. Mała kostka by się przydała, no ale niestety. Tak, na pewno. I chmielu. Kuźwa. Dziękuję za tą małe kostkę. Kiedyś się kostki. Widły. Kiedyś się pojawi, jak będą widły. Bez widły to jedyne, co się może, a to... I, ale jak będzie taki mod, to trzeba wskoczyć na mapę tą amerykańską, oryginalną. Tak, żeśmy się zakostkowali na śmierć. Wtedy będę miał kostek dosyć do końca życia. Jak tak sobie pomyślę, ile my tu mamy jeszcze do zrobienia. Ło, 24 tysiące! Można. Ale, za co? Za mleko. A no, tak. 10 tysięcy litrów mleka było. Spoko. A, kupię dam John Deere'a, a co? Do belek mamy. No i od razu kupię. A nie, tego nie tak było. A, mam przyczepę, mogę kupić nam przyczepę do tego. Jest przecież kupiona. To i. Ale mówię, że kupię nam przyczepę do tego. Do. A, no tak. Tą jedno tą osiową, no nie? A 40 dalej taka narwana. Chyba tak. Gdzieś mnie strasznie w gardle gdzieś coś siorbie. Nie tylko ciebie. Tak to jest, jak człowiek piwa się napić nie może, musi łorać musi. Niestety, no ale muszę zarabiać, no. Mieszkanie za co? A, dzisiaj wypłata mi przyszła. Kurde. Pewnie montek kupiony na gotówkę. Słucham? Auto kupione na gotówkę. Co ty? A to dopiero będzie... I się zostało. A, no. Nie mi spłakał jak sprzedawał. Nie no, ja dopiero będę... Znaczy na razie to jestem w kwestii poszukiwania, no nie wiesz. Chcę trafić na ofertę taką debeściarską, no nie? Znaczy no jest dobra oferta, no. 7500 za Forda Mondeo z 2002 roku, to no zresztą wiesz, bo już to mówiłem. I właśnie... Powiem ci, jeżeli nie zajechany. To... Hej, cześć, witam was gorąco kochani w polskich realiach na Ursusowie V3.
Jak zawsze, standardowo, Johnny Bambino i Lufty, lecimy z dalszym tutaj ciągiem naszego zamieszania. No i właśnie, dalej tu musimy dokończyć żniwa, bo no jak widzicie, no pogoda nas rozpieszcza. Nie rozpieszcza. No, musimy dokończyć, ja tu jadę wysypać. Kurna, znowu muszę wjeżdżać tam tyłem. Mhm. Jest. Ale potem się dokupi przyczepę taką większą, dwuosiową. Jedna osiowa by się przydało. Jedna albo dwuosiowa. Jedna osiowa by, wiesz, lepiej no, tylko taka przeładowcza, no nie? Żeby tylko do zboża, do zwożenia z pola zboża na przykład. Albo taka na tandemie, no. Albo. Ach, te można, drogi wyboiste. Te zakręty. Albo tam, co ci wysłałem na Hauptbaden. No, tą wielką fortunę. O. Wiesz, patrzałeś? Nie patrzałem, ale no wiem, o które dzisiaj, bo widziałem ją, jak co tam chami wysyłałeś, wiesz? 65 ton na nią wchodzi. A widzisz. A i pod górkę na Hofbaden 30, no to tak... Ciężko ma. No... Tak... Półtorej na godzinę. Ale idzie. Ja tu czekam, aż kierownica mi przyjdzie i wtedy ja będę ciupać. No. Pytam za... Oho. Ktoś przyjechał. Nie. Co? Kosiarka odpaliła. Właśnie słyszę. Aha, szykuj się, że niedługo Johnny idzie. Hajs z YouTube'a przyszedł to i przyszła kosiarka. Jeszcze hajs z YouTube'a nie przyszedł i... Dopiero, nie wiem, pod koniec miesiąca chyba przejść z tego, co wyczytałem tam z tych wypisów, wpisów i w ogóle. Kuźwa, przypieprzyłem w ten. W tej 10-14 koła się już nie ruszają. Chyba. Nie wiem, czy 10-14? Nie, 10-14 nic nie było po tym. Ale też nie wiem zresztą. 16 tak było. 40. No właśnie. Ostatnio kumple tam z tego, z roboty śmiali się ze mnie, że oglądali ten odcinek, co nagrywaliśmy ostatnio z polskich reali, no nie? I mówią, wiesz co, kurwa, płakać mi się chciało, jak wpadać do tego rowu. Mówi, to było tak straszne. Mówi, tak mi było żal. Ale zostawił lajka. No zostawił. Masz szczęście, bo bym go znalazł. Bałcił i zakopał. Wiesz, wystarczy, że wiesz moją, znasz moją firmę, przyjdzie dzień na noc i zabiera się o pana prezesa, wszyscy ci powiedzą, o kogo chodzi. Dobra, to ja go zgaszę. Mam paliwa już w imię, trzeba uważać. A on lubi paliwo. On niestety lubi paliwo. My mamy prasę? Mamy prasę, no. Gdybyśmy nie mieli prasy. Pytam, czemu ty jeszcze nie prasujesz? No właśnie, patrzę, jak tu się ustawi do tej prasy. Dobrze, podejdę. Naszym uchsusem. A pokazałeś im widzom już, co w katalogu maszyn się pojawiło? Pokazuję widzom, co pojawiło się w katalogu maszyn. Tak, proszę bardzo. Kombine. Bizon Gigant. Legenda. Bizon Gigant 2. I teraz jeszcze, no i 10-14 standardowo, no co, po co ja będę mówił takie rzeczy, no. 16 po modyfikacja. No właśnie, 16 po modyfikacja, że dupa jej się nie rusza już. Jednym słowem. Ej, mam takie pytanie, czekaj, ile kosztuje tur? A w ogóle mamy przyczepę do tura? Przyczepę do tura. Przyczepę do tura. Przepraszam. Dobra nazwa odcinka. Dobre pytanie, to nie? Przyczepa do tura. Także pytanie widzowie do was. Czy Lufty tu ma przyczepę do tura? Mam. Ja mam, a ty nie masz. I co? Łyso ci teraz. Kupić sobie New Hollanda? Nie, brzydki jest New Holland. Nie masz pieniędzy tyle? Łomasz! Takie poważne pieniądze to kosztuje? 5000? 5000 to kosztuje, no to tego też bym się nie spodziewał. Ale gnie to.
Wiesz, John Deere masz za 5400. Jakie John Deere? Modyfikacja. A, no to ale tak samo oryginalny jest ten. Oryginalny to jest po ile? Też tyle. No i cały misterny plan. Też. Wiem, że też chciałeś tak myśleć jak ja, no ale no niestety. Możemy pracować, ale co najlepsze, nie mamy tura, żeby zbierać perki. I tak, kochani, my wiemy, że jest praca kostkująca, nie musicie nam tego pisać, wiemy, że coś takiego. Widzę, cały misterny plan poszedł. A dlaczego? No bo nie ma przyczepy do tura i nie ma tura. Znaczy przyczepa do tura jest, ale nie ma tura. Oddaj mojego tura, panie. Ale Andrzej powiedział, że za ten błot nic ci go nie odda. Ej, panie Andrzeju, nic panu nie zrobiłem, to jest kłamstwo, to są pomówienia. Pip, 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 pip. Co ci się marzy, Big Dick? Nie, pika mi tu. Nie lubię Big Digga. Poza tym nigdy w życiu czegoś takiego nie używałem. Nigdy nie miałem takiej przyjemności takich fetyszy sobie urządzać. Tak, i właśnie, kochani, w następnym odcinku będziemy mieli już kolejnego gościa, znaczy pierwszego naszego gościa, pierwszego naszego gościa na tej mapie. Potem będzie kolejny. Aż w końcu zabraknie youtuberów, no. I będzie od początku znowu i to samo. Nawet i sam mu nie podobał temu zaproszeniu. Na przykład. Stwierdził, będzie udawał muchę, bo pański komar nie daje rady. Nie, to wiesz, mi się wydaje, że ktoś w pierwszym barze już zgubił parówkę. Się boi. Ale mnie usta pieko! Iś, Agier, ale ja parówkę zgubiłem w pierwszym barze. I ty też często gubisz swoją parówę? No właśnie. Ale do kmina powiem na odcinek epicko. Ciekawe co? No, czytaj! Nie będę czytał takich sprośnych rzeczy. A tam to jest sprośnego, ty weź mi to ogarnij. A takie tam. Pizdochlasty. Ach, to się mówi. Pizduj sobie coś pomarańcz. Aha. Zaczynają wszystkie belki tu zjeżdżać do mnie. Lebiocie. Chcą poczuć moc ich pana. Summer day is summer love. Dobrze, że jeszcze kurde. Nie przywodzimy sobie tych belek do tego. Do środka, że na przykład pracujesz belki, no nie? I zwozisz sobie na farmę. Bo znam takiego gościa, co sobie zażyczy, żeby mu do stodoły wjeżdżać z belkami zrobionymi. Da się. Można. A
A czy ty piłeś o kole ze szwagrami? Czy nie, a ty? Ja też nie będę mogli nigdzie dostać jej. Ach. Co nazywa Unikot? No kurde. Ale widziałem też, wczoraj w robocie, bo mam taką wspólną lodówkę, że wszyscy mają, no nie? Wszyscy pracownicy mogą sobie w lodówce tam trzymać jakieś tam swoje jedzenie, picie, chuj mój pomarańcze. Browar. No, tego też nie widziałem. Nie, no choć widziałem jednego gościa, co pił na zakładzie browara. No bo tego się nie trzyma w lodówce. No, ale... To się chuj zimno. Ale wiesz, ale była taka, nie wiem co to były za osoby, ale właśnie był od Nachopkoli ktoś taki, chyba z youtuberów czy coś takiego, nie mam pojęcia. Ale widziałem, że kurde był ktoś taki, ale już tak szybko to już nie patrzyło się. Przyznaj się, że to ty byłeś. Jasne. No to było wielkie ciśnienie na firmie, że zapierdalać trzeba. Nie masz co robić, tylko na hopkolisie. Zapierdalać, no nie na hopkoli. Pokazywać nago. Ej, nie mów tak. Będą potem jeszcze chcieli mnie oglądać nago i co ja zrobię? Ale to wszystkie mokre 14 będą. Ej, wystarczy, że i tak nie na fotce hot 16 podglądają. Ej, to tam hot 16 to jeszcze nie jest nic takiego. Jezus, Marię, weź. Ja już jestem, ja się czuję stary, jak ja pomyślę ile ja mam lata, ile ktoś taki ma... Jezus, o tyle lat ode mnie młodszy, to mi się coś dzieje, no. To po prostu ja się czuję naprawdę jak pedofil. No, tego to nie wiem jak ty masz się czuć. Ty to jak ojciec możesz się czuć, ojciec! Wiesz, lepiej nie. Lepiej nie jak ojciec? Ładnie tu posprzątam. Tego pola. Może, że jeszcze z jedną belkę uda się zrobić. Może jeszcze jedno pole do prasowania. Nie. A ty rzepak teraz kosisz? Jeszcze nie. Tak, a co kosisz? Byłem se po przyczepę. A to jak coś, to kosię zaraz rzepak. Spoko, tylko zabiorę trochę więcej przyczep. Po co dwie byś brał? Potem źle jest wierzyć na dwie. Ja sobie jedną zostawię w innym miejscu, drugą w innym, a pierwszy i jeszcze drugą w innym. Potem ja będę musiał ganiać się z nimi jak kuźwa dzika kurna ta kuna w agreście. Dawaj, dwa traktory są od razu. Nie. Chyba tu ósemki kręcę. Dobra, jedziemy dalej. O, Bela. O, Bela, straciłaś przyjaciela. Możesz to jeszcze odwrócić. Żeby Belę do siebie przytulić. A, teraz będzie rzepak zaczynał, masz rację. Maurycy, zaczynaj to co dobre. O kurde. Tam masz co prasować. O Boże. Weź to potem. Proszę, Paszenko. O Boże, 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 Paszenko. Jak mogłaś to zrobić z cyganem? Normalnie się puściła z cyganem, a co? Miał większego. I tyle. Gdzie ty jedziesz tam? Które ty chcesz pole kłosić? A to chcesz kosić tu na XXL 13 14 29. Nie gnajmy dalej. Dobra. Będę troszkę i tak po afrykańsku to prasował. A podniosłem.
Prasuj jak chcesz, byle będzie sprasowane. Dobrze, ty byle, że żebyś tej... Przyjdzie znany youtuber. No i co powie? To będzie zbierał. No, a loka... Nie będzie bezrobotny. No tak, trzeba loka, bo on najlepiej dobrze belki... On lubi belki zbierać to. Może wtedy już nie będzie przyczepę do tura. O, jest Tartak. Wow. To ty na to? Really? Jest to las. Really? Nie ma maszyn. I co zrobimy z tym fantem? Maybe kupim naturliś piłę. Nie. Ja nie chcę. Nie rób mi tego. Boisz się, tak? Nie, bo wtedy będę musiał do duszka napisać, no i co? Będę musiał znowu płacić Alokowi za wypożyczenie. Ty myślisz, że to są takie tanie pieniądze? No, za las. No, za las, tak. Gdzie są pieniądze za las? Jak to gdzie? W Tartaku. Dobre, dobre. Dobre, powiem, że potargałeś mi jelita. Tyle, dobrze. Dobrze, nieco innego. A ty możesz zobaczyć, czy mamy kredyt do wzięcia, czy nie możesz? Pożyczka 100 tysięcy. Możemy wziąć. Nie, mamy. To dobrze. Może znaczy, że możemy to wziąć. Fiu, 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 Marina. O, ktoś do mnie pisze. Czekaj, nie wygodne. Mały Johnny. Nie, na telefonie. Ofertą matrymonialną, seksualną. Tak, na pewno. Tak, to jak do ciebie, co może do ciebie co innego pisać? Rozumiem, że do ciebie tylko piszę tak jak w takich sprawach, no ale wiesz. Ale wiesz, ja go przekierowuję do Pumy. Puma to w ogóle oddam. Jest teraz oracz pierwszej klasy. Powiem, że pak nawet sypie. Mówisz? Jest mi w połowie drugiego objazdu. Mam 33%. Wow. Szał. Szał macicy na ulicy. Co ty nie powiesz? Rozebało ci elita. Tylko gdzie jest ta elita? Firma prosto na 100%. No i po co ty te dwie przyczepy? Jedną gdzieś przyczepę tam zawiózł, drugą tu. Nie się nie martw, ja tam wiem po co. Jeden sobie zostaje wydymany. Bez mydła. Ja się śmiałem wczoraj w robocie.